Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziony i witam serdecznie w specjalnym wideopodcaście Kultury Liberalnej. Jest ze mną Konstanty Gebert. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Izraelu. Zrekapitulujmy sytuację, proszę. Wiadomo o tym, że około 6 rano w sobotę setki bojówkarzy Hamasu przerwały barierę wokół strefy i zdobyły pobliskie posterunki wojskowe i bazę tej gazańskiej dywizji Armii Izraelskiej w Ren i ruszyły w głąb kraju, strzelając i mordując, jak pisze pan w swoim tekście, który też tutaj wam zalinkujemy w dyskusji. Co wiemy o obecnej sytuacji? Prawie wszyscy terroryści zostali już to zabici, już to wyparci. Udało się odbić wszystkie zajęte przez nich terytoria. Nadal trwają sporadyczne walki w kilku punktach wokół strefy. Wiemy, że zginęło ponad 600 Izraelczyków, rannych jest ponad 2000 i ponad 100 zostało uprowadzonych do Gazy. Od wczoraj lotnictwo izraelskie bombarduje cele Hamasu w Gazie. Według źródeł palestyńskich zginęło w tych atakach prawie 400 Gazańczyków. I trwa ogólnonarodowa debata na temat tego, jak to w ogóle było możliwe. Po raz pierwszy od wojny o niepodległość w 1948 roku terytorium Izraela znalazło się w rękach wroga. Izrael niewątpliwie szykuje masową operację przeciwko Gazie. Wojsko wydało polecenie ewakuowania wszystkich okolicznych miejscowości. Są wśród nich kibuce takie jak Ein Hashlocha czy Yad Mordechai, które bohatersko stawiały opór armii egipskiej podczas wojny o niepodległość i ich opór stał się jednym z symboli izraelskiej państwowości. To, że je trzeba ewakuować, jest psychologicznie niewyobrażalne. A w jaki sposób do tego mogło dojść? To znaczy, jak możliwa była tak spektakularna porażka wywiadu i armii izraelskiej? No, tego będzie usiłowała się dowiedzieć komisja śledcza, która niewątpliwie powstanie. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma klęskami naraz. Po pierwsze, jest zupełnie niezrozumiałe, jak wywiad izraelski mógł nie wiedzieć o zbliżającej się operacji, ponieważ operację w tej skali nie sposób prowadzić w pełnej konspiracji. Tak? Zresztą Hamas ćwiczył w ostatnich tygodniach wielokrotnie szturm na barierę oddzielającą strefę od Izraela. I armia izraelska uznała, że Hamasowcom chodzi jedynie o to, by zirytować Izraelczyków, że to nie jest żadne zagrożenie. To jest takie zaślepienie jak przed wojną Jom Kippur, 50 lat i 2 dni temu, kiedy Egipcjanie ćwiczyli forsowanie kanału Sueskiego, a żołnierze izraelscy po drugiej stronie kanału meldowali o tym dowódcom, a dowódcy mówili, no tak, oni chcą was denerwować, to nie macie czym przejmować. Więc klęska wywiadu izraelskiego tutaj jest totalna, niezrozumiała i będzie w tej sprawie dochodzenie. Druga klęska to jest to, że armia nie zdołała stawić oporu napastnikom, którzy tak łatwo pokonali barierę, która miała być nie do pokonania. Jej zbudowanie kosztowało $1 miliard. Została rozjechana buldożerami. To jest coś, co znowu trudno sobie wyobrazić, trudno zrozumieć. Klęska armii po ataku hamasowców jest już łatwiejsza do zrozumienia. Nikt nie spodziewał się, że Hamas jest w stanie atakować siłą bataliona, a tu przynajmniej 250 hamasowców przerwało barierę. Po drugie zaś armia wzdłuż strefy Gazy była w niepełnym składzie osobowym, ponieważ kilka batalionów wycofano w związku z napięciem na zachodnim brzegu i tam one zostały dyslokowane, więc armia miała mniejsze siły, żeby stawić opór hamasowcom i być może jej klęska tutaj jest jakoś racjonalnie zrozumiała.
zupełnie, natomiast znowu niezrozumiałe jest to, że do kontrataku izraelskiego doszło tak późno. Hamasowcy zaatakowali o 6 rano, jeszcze 6 godzin później, jak się wydaje, armia w ogóle nie miała jasnego obrazu sytuacji, a w oblężonych miejscowościach walczyły lokalne siły samoobrony, całkowicie nieprzygotowane do walki z tak potężnie zorganizowanym przeciwnikiem. Niewątpliwie, podobnie jak przy okazji wojny Jom Kippur, Izraelczycy zapłacili niezmiernie wysoką cenę krwi za zadufanie, bo tak to trzeba nazwać. Co wiemy na chwilę obecną o bilansie ofiar po obu stronach? Wiemy, że zginęło ponad 600 izraelskich cywili. Hamasowcy po prostu strzelali do wszystkiego, co się rusza. Mordowali głównie kobiety, dzieci, starców, mężczyźni. Skupieni byli w tych nielicznych grupach samoobrony, które hamasowcy raczej starali się omijać. Niektóre mordy były bardzo brutalne. To wszystko było filmowane na żywo i jest do obejrzenia na mediach społecznościowych Hamasu w Gazie. No, niestety, szczególna masakra odbyła się... Drastyczne są te wideo. Tak, znaczy ja bym nie chciał, żebyście Państwo to oglądali, ale ta dokumentacja jest. Szczególnie dramatyczna była masakra podczas... poranna masakra po nocnym koncercie muzyki rockowej pod Reim przy granicy z Gazą, gdzie kilkuset młodych ludzi spotkało się, by grać rocka i by tańczyć. Hamasowcy na nich polowali, strzelali wielokrotnie, ścigali na motocyklach. Są też sceny gwałtu popełnionego na dziewczynach, które tam były. I są niezmiernie brutalne kadry z uprowadzania izraelskich cywili do Gazy. Źródła izraelskie potwierdziły, że ponad 100 Izraelczyków zostało uprowadzonych. Źródła Hamasu twierdzą, że jest ich dużo więcej. Ci Izraelczycy oczywiście mają służyć jako żywe tarcze, które miałyby zabezpieczyć Gazę przed izraelskim odwetem, a w przyszłości miałyby zostać wymienione na więźniów palestyńskich osiadujących w izraelskich więzieniach kary za terroryzm. Jak Państwo być może pamiętacie, w 2006 roku Izrael wymienił ponad 1000 więźniów palestyńskich za jednego porwanego żołnierza, Gilada Shalita, w sprawie, która zmobilizowała cały kraj. Dzisiaj takich Giladów Shalitów mamy ponad 100. Wśród uprowadzonych są nie tylko cywile, ale także żołnierze. Są też uprowadzone ciała zabitych Izraelczyków. Izrael nigdy nie zostawia ciał swoich obywateli na polu walki i jest gotów negocjować ich wykupienie. Są też wideo z triumfalnych tańców z deptaniem ciał zabitych Izraelczyków i przynajmniej jedno wideo, na którym widać, jak się wlecze żywego jeszcze Izraelczyka związanego za motocyklem. Te wszystkie kadry zostaną w oczach Izraelczyków na zawsze i będą czyniły jakąkolwiek próbę wynegocjowania czegokolwiek praktycznie niemożliwą. Tutaj poziom emocji w Izraelu osiągnął stan takiego wzburzenia, że rząd, który nie uderzy w Gazę, upadnie. Rząd izraelski będzie musiał uderzyć w Gazę. Niezmiernie znaczące jest to, że mimo że żadne państwo arabskie nie lubi Hamasu, to jest gazański odłam Bractwa Muzułmańskiego, które egipski dyktator Sisi odsunął od władzy za cenę tysięcy zabitych, Bractwa Muzułmańskiego, który w oczach Saudyjczyków jest wrogiem. Żadne państwo arabskie do tej pory nie potępiło Hamasu. To nie znaczy, że nagle Hamas polubili, ale nagle okazało się, że Izrael jest dużo bardziej narażony na atak niż sądzono, a więc mniej groźny, a więc nie ma potrzeby robienia czegoś, co choćby słuszne, ale byłoby tym, czego Izrael oczekuje.
Rzeczywiście na pewno będzie tak, że Izrael będzie musiał uderzyć na Gazę odwetowo, zresztą już to po części się dzieje. Natomiast były takie opinie, które też pan przywołał w tekście o tym, że powinno się, czy tam jest jakby takie oczekiwania zrównania strefy z ziemią, natomiast to nie wchodzi w grę. Dlaczego? To nie wchodzi w grę, bo to byłaby zbrodnia wojenna niewyobrażalnych rozmiarów. Gaza to jest gęsto to zaludnione terytorium, tam mieszka prawie 2 miliony ludzi. Szacunki są rozbieżne, ale to jest ten rząd wielkości. A wszystkie obiekty Hamasu są umieszczone w obiektach cywilnych. Izraelczycy precyzyjnymi rakietami wysadzili w powietrze dwa meczety, które służyły jako składy amunicji. Wysadzili w powietrze wieżowiec, w którym znajdowało się jedno z hamasowskich centrum dowodzenia, ale no, główny sztab Hamasu jest rozlokowany w bunkrze podziemnym pod szpitalem Al-Shifa. Nie da się weń uderzyć, nie niszcząc szpitala. Hamasowcy to robią, z dumą kolportowali wideo z udanego ataku hamasowskiego drona na izraelski ambulans. Izraelczycy nie mogą zbombardować palestyńskiego szpitala. W związku z tym zrównanie strefy Gazy po prostu to nie wchodzi w grę. To ja zacytowałem w moim tekście słowa eksperta polskiego, który przytaczała Gazeta Wyborcza. To jest niewyobrażalne. Także i dlatego, że gdyby nawet do tego doszło, gdyby Izraelczycy zdobyli strefę Gazy, fizycznie wyeliminowali Hamas, no to wtedy na nich spoczywałaby odpowiedzialność za los tych 2 milionów mieszkańców Gazy. To Izrael nie może wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Więc na pewno dojdzie do jakiegoś miażdżącego ataku, który spowoduje straty wśród Hamasowców i większe straty wśród gazańskiej ludności cywilnej, która płaci za zbrodnię popełnioną przez swoich rządzących. I to oczywiście niczego nie rozstrzygnie. Hamas nadal pozostanie w Gazie, Gaza nadal pozostanie u granic Izraela i te setki rodzin, które straciły w tym ataku najbliższych, nadal będą miały poczucie, że ich bliscy zginęli, dlatego że ich państwo nie potrafiło ani ich obronić, ani ich pomścić. To jest ogromny kryzys zaufania Izraelczyków do ich własnego państwa. Paradoksalnie większy nawet niż ten po wojnie Jom Kippur, bo tam ofiarą niekompetencji przywódców padło wojsko. No, wojsko to są ludzie, którzy wiedzą, że ryzykują swoim życiem, ale tutaj mordercy wpadali do cywilnych domów. To mógł być każdy z nas. I niezmiernie trudno będzie rządowi Izraela przezwyciężyć ten kryzys zaufania i na pewno nie uda się to rządowi Benjamina Netanyahu, który będzie musiał za tą gigantyczną klęskę zapłacić, tak jak pół wieku temu zapłacił rząd Goldy Meir skądinąd niezmiernie popularnej pani premier, którą obarczono odpowiedzialnością za klęskę na Synaju i w Golanie i Golda Meir odeszła w niesławie. Taka będzie też spuścizna Benjamina Netanyahu. W obu przypadkach można powiedzieć, że to łączenie osobiste premiera z klęską jest niesprawiedliwe, że ich osiągnięcia są także i inne i pozytywne, no ale tak historia będzie ich oceniać. Ale druga analogia to jest ta między kampanią terroru, jaką Hamas rozpętał po podpisaniu 30 lat temu porozumień pokojowych między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Ta kampania terroru wysadziła te porozumienia pokojowe w powietrze, bo przekonała izraelską opinię publiczną, że skutkiem zawierania porozumień z Palestyńczykami jest wzrost terroru. W ciągu 5 lat po podpisaniu tych porozumień zginęło wielokrotnie więcej Izraelczyków niż w ciągu 5 lat przed ich podpisaniem. Proces pokojowy ugrzązł i do tej pory nie mógł ruszyć z miejsca, ale właśnie w ostatnich miesiącach pojawiła się nowa szansa. Amerykanie intensywnie negocjują porozumienie między Jerozolimą a Riadem, na mocy którego Izrael i Arabia Saudyjska uznałyby się wzajemnie.
W zamian za to Amerykanie udzieliliby Saudyjczykom daleko idących gwarancji bezpieczeństwa, a Izrael dokonałby znaczących ustępstw na rzecz Palestyńczyków. Otóż trudno sobie wyobrazić jakikolwiek rząd izraelski, który dzisiaj mógłby po tym mordzie jakichkolwiek ustępstw na rzecz Palestyńczyków dokonać i trudno wyobrazić sobie jakikolwiek rząd saudyjski, który w związku z tym z Izraelem chciałby nawiązać stosunki. No, ta wielka inicjatywa prezydenta Bidena chyba właśnie na naszych oczach dogorywa. Korzysta na tym Iran. W parlamencie irańskim wybuchł entuzjazm na wieść o ataku w Gazie. Czy wiemy, czy ten atak był ściśle koordynowany, czy powiązany z Iranem? Tak mówi rzecznik Hamasu, który oficjalnie oświadczył, że atak był z poparciem Iranu. Prezydent Iranu, Raisi, użył troszkę bardziej dyplomatycznego języka. Mówi, że oczywiście ściśle współpracujemy z naszymi braćmi z Hamasu i bardzo się cieszymy z ich zwycięstwa. Dla Iranu to zbliżenie między Izraelem a Arabią Saudyjską było zagrożeniem. Izrael jest w oficjalnie deklarowanej polityce zagranicznej Iranu państwem do zniszczenia. To jest do czasu, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. To był jedyny taki przypadek, żeby państwo członkowskie ONZ deklarowało zniszczenie innego państwa członkowskiego jako cel swojej polityki. Zaś Saudowie są wielkim rywalem Iranu na scenie bliskowschodniej i wprawdzie udało się Chińczykom wynegocjować wznowienie stosunków dyplomatycznych między nimi, co było dużym sukcesem Pekinu, ale widzimy dzisiaj, że to zbliżenie jest głównie formalne. Saudyjska ekipa futbolu zbojkotowała mecz w Teheranie, na który została zaproszona, ponieważ na stadionie stały pomniki generała Sulejmaniego, zabitego przez Amerykanów, dowódcę irańskich sił paramilitarnych, którego Arabia Saudyjska oskarża zasadnie o to, że był głównym architektem ataków rebeliantów Huti z Jemenu przeciwko celom saudyjskim. Także tutaj Iran już wygrał, mieszkańcy Gazy już przegrali, mieszkańcy południa Izraela już przegrali i niewątpliwie w następnych wyborach w Izraelu, które niewątpliwie będą przyspieszone, wygra skrajna prawica, która przekona bez trudu izraelską opinię publiczną, że oto jakie są skutki, jeżeli pozwala się istnieć grupom terrorystycznym, one powinny po prostu zostać zmiażdżone. I nie ulega wątpliwości, że część izraelskiej opinii publicznej zgodzi się z tą oceną. To ja jeszcze dopytam o tę sytuację wewnętrzną w Izraelu, bo widzę takie narracje w mediach społecznościowych, ale też nasi widzowie zadają tego typu pytania, że możliwe, że ta sytuacja zagra na korzyść Netanyahu. To znaczy mamy tą jedność, solidarność teraz chwilową polityczną, no i w obliczu niebezpieczeństwa, w obliczu tragedii ludzie zjednoczą się wokół silnej władzy i że on, będąc takim mistrzem PR-u, jakim jest, to mimo wszystko zdąży obrócić, czy da radę obrócić tę sytuację na swoją korzyść? To mi się wydaje niemożliwe. Wszystkie precedensy są takie, że rządy, które doprowadziły do klęski, same tę klęskę ponosiły. Tak jak powiedziałem, klasycznym przykładem jest rząd Goldy Meir po klęsce w wojnie Jom Kippur. Ale masakra Sabra i Shatila bardzo poważnie kosztowała rząd Menachema Begina. On sam to wycofał się potem z polityki. Zaś Netanyahu nie może liczyć na takie poparcie, jakie miał Begin czy miała Golda Meir. Połowa kraju od 40 tygodni demonstruje przeciwko jego programowi zniesienia niezależności sądów. Zaś po prawej stronie sceny politycznej niewątpliwie coraz większą popularność zyskiwali ci, którzy będą mówili, że Netanyahu był mięczak, bo na przykład nie zrównał Gazy z ziemią. Jego los, wydaje mi się, jest przesądzony, los polityczny, a ta jedność się rzeczywiście odbudowuje. Po pierwsze, jak pan być może pamięta, podczas tych demonstracji przeciwko rządowi Netanyahu, kilkanaście tysięcy rezerwistów podpisało oświadczenie, że nie będą służyć w armii, jeżeli w kraju nie będzie praworządności. No, ci wszyscy rezerwiści
stanęli, zgłosili się do wojska i walczą dzisiaj w obronie swoich rodaków w Gazie. Przywódcy opozycji zaproponowali Netanjahu, że mogą wejść do jego rządu. Generał Benny Gantz, przywódca partii Jedność Narodowa, bez żadnych warunków. Yair Lapid, przywódca partii Jest Przyszłość, zażądał usunięcia dwóch małych partyjek faszystowskich z rządu. Jak się wydaje, w tej chwili Netanjahu jeszcze nie przyjmuje tej oferty. Być może, podobnie jak ci autorzy, o których pan mówi, wyobraża sobie, że jego magia wystarczy, by jeszcze mógł odwrócić sytuację i sam wypłynąć, ale on tonie, tylko tego nie widzi. Zaś organizatorzy protestów oczywiście zapowiedzieli ich zawieszenie aż do końca wojny. Jak by się pan ustosunkował do tej narracji, która mówi o tym, że ten atak Hamasu i te entuzjastyczne reakcje środowisk, niektórych środowisk palestyńskich, no ale widzieliśmy na przykład takie sytuacje z Londynu na temat po prostu jakby triumfu a propos tego, co teraz się dzieje, no że to jest po prostu odwet za zbrodniczą politykę Izraela w Strefie Gazy, za warunki, które tam Izrael stworzył, i to po prostu jest symetryczna odpowiedź na działania państwa izraelskiego. Żeby ta opinia miała jakiekolwiek uzasadnienie, musiałyby być przypadki, kiedy bandy izraelskich morderców wdzierają się do Gazy i mordują ludzi na prawo i lewo. Nic takiego się nie zdarzyło. Ta opinia jest w najlepszym wypadku oparta na braku wiedzy, w najgorszym zaś na złej woli. Nie zmienia to w niczym faktu, że sytuacja w Gazie jest przeraźliwa. Panuje tam 60% bezrobocie. Prąd jest kilka godzin dziennie, jeżeli w ogóle jest. I Gaza jest obłożona blokadą przez Izrael i przez Egipt. Taką samą blokadą i z tego samego powodu. Oba państwa cierpią z powodu terroryzmu, jakimi zajmują się rządzący Gazą hamasowcy, i blokują dostawy do Gazy jakichkolwiek materiałów, które mogą być w celach terrorystycznych wykorzystane. Z kolei prąd do Gazy dostarczany jest z Izraela. Gaza nie płaci za ten prąd władzom autonomii palestyńskiej, które są kontrahentem Izraela w sprawach dostawy prądu. Izrael po prostu uznaje, że nie może subwencjonować niezależnego od tworu, który zajmuje się jego mordowaniem. W związku z tym ten prąd nie dociera. Za to Gaza otrzymała tylko z Kataru na przestrzeni ostatnich lat 16 ponad $1 miliard pomocy. Gdyby ten $1 miliard rządzący Gazą przeznaczyli na poprawę sytuacji ekonomicznej w strefie i zrezygnowali z terroryzmu, który sprawia, że strefa jest objęta blokadą, Gaza byłaby krajem bogatym. Żadna inna... Bogatszym. Proszę? Bogatszym. Myślę, że bogatym to nie. Nie, wręcz bogatym. Tak, jest niecałe 2 miliony ludzi, jak się podzieli $1 miliard na 2 miliony ludzi. A to jest tylko pomoc Kataru. Nie mówimy o pomocy Unii Europejskiej, o pomocy organizacji międzynarodowych, o pomocy Stanów Zjednoczonych. Nie ma drugiej takiej grupy, która by otrzymywała na głowę mieszkańca tak ogromną pomoc jak Palestyńczycy. I nie ma drugiej grupy, w której ta pomoc byłaby tak rozpaczliwie marnotrawiona przez zbrodniarzy, którzy sprawują nad tą ludnością władzę. Ale rozumiem, że zarówno dla Hamasu, jak i teraz dla Izraela, no ta ludność, która jest w Gazie, ona nie stanowi żadnego priorytetu, tak? Czyli jakby ci ludzie są w potrzasku pomiędzy dwiema siłami, które dążą do wzajemnego wyniszczenia się. Tak. To, że dla Hamasu mieszkańcy Gazy nie stanowią żadnego priorytetu, widzieliśmy w ciągu poprzednich konfrontacji, kiedy Hamas umieszczał celowo swoje obiekty na terenach, w strukturach cywilnych. Natomiast Izraelczycy, którzy tam, gdzie mogą,
starają się ostrzec ludność cywilną, jest ta taktyka pukania do drzwi, jeżeli jakiś budynek ma być zaatakowany, to wcześniej uderza weń rakieta bez głowicy, a więc jest to ostrzeżenie dla mieszkańców, żeby opuścili budynek. To nie zawsze się udaje, nie zawsze jest możliwe, ale nawet w tej rundzie działań atak na dwa wieżowce Palestine Towers, które stanowiły dumę Gazy, został poprzedzony właśnie takim ostrzeżeniem. Ale trudno wymagać, żeby Izrael bardziej chronił ludność cywilną wroga niż swoją własną. Jeżeli bezpieczeństwo ludności Izraela wymaga tego, by uderzać w cele w Gazie, Izrael będzie uderzał w cele w Gazie, nawet jeżeli jest świadom tego, że spowoduje to także straty wśród gazańskiej ludności cywilnej. Jak rozumiem, tu narracja jest taka, że po prostu polityka Izraela pcha tych ludzi, czy pcha też Hamas do tego typu czynów. No i wiadomo, że ten odwet izraelski siłą rzeczy będzie znacznie potężniejszy, bo po prostu dysponuje Izrael znacznie większymi środkami. Nie bardzo rozumiem, co w polityce Izraela miałoby pchać ludność Gazy do takich działań. Izrael się z Gazy wycofał w 2005 roku. Gaza jest samorządnym terytorium. Jest obłożona blokadą przez Izrael i przez Egipt, dlatego że ludzie rządzący Gazą stosują terroryzm przeciwko obu tym państwom. Proces pokojowy izraelsko-palestyński ugrzęzł w miejscu i winę za to ponoszą obie strony. W ostatnich latach z całą pewnością rządy izraelskie, które deklarowały, że pragną porozumienia pokojowego z Palestyńczykami, mówiły to w złej wierze. No, trudno oskarżać premiera Netanyahu, że pragnąłby, żeby powstało państwo palestyńskie. Pozostaje faktem, że zarówno Arafat, jak i prezydent Abbas odrzucili izraelskie propozycje pokojowe, które umożliwiłyby powstanie państwa palestyńskiego na niemal całym obszarze zachodniego brzegu. I obaj po fakcie publicznie stwierdzali, że nie mieli racji, odrzucając te propozycje. Ale jeżeli izraelskie propozycje pokojowe spotykały się z odmową i bombami, to trudno się dziwić, że kolejne rządy izraelskie coraz mniej uwagi przywiązywały propozycjom, które są odrzucane, i reakcją na które jest przemoc. W jaki sposób partie arabskie w Izraelu zareagowały na ostatnie wydarzenia? To jest pytanie też od naszego widza. A drugie tutaj też ode mnie, znaczy jak państwa izraelskie, znaczy, przepraszam, arabskie zareagowały na te wydarzenia? Większość izraelskich, arabskich partii politycznych do tej pory milczy, natomiast Mansur Abbas, przywódca partii islamistycznej, jednoznacznie wezwał Arabów izraelskich do tego, żeby okazali solidarność swojemu państwu. Tak jak zachował się w roku 2021, kiedy Hamas ostrzeliwał rakietami Jerozolimę, a na ulicach miast izraelskich dochodziło do aktów wandalizmu i etnicznych linczów popełnianych przez Żydów na Arabach i Arabów przez Żydy na Żydach. Abbas już wtedy kategorycznie potępił takie akty po obu stronach. I on dzisiaj wyrasta na polityka bardzo dużego formatu. Pozostałe partie izraelskich Arabów milczą. Prawdopodobnie dlatego, że obawiają się, że cokolwiek by nie powiedziały, spotka się to z wrogą reakcją już to części ich własnego elektoratu, już to elektoratu żydowskiego. Państwa arabskie także wypowiadają się niezmiernie ogólnikowo na temat sytuacji w Gazie. Wzywają do tego, żeby obie strony unikały ofiar wśród ludności cywilnej. Mimo bardzo dużej presji amerykańskiej na tak zwane umiarkowane państwa arabskie, by potępiły Hamas. Ale to, jak rzekłem, nie jest w sposób konieczny wyrazem sympatii dla Hamasu, którego państwa arabskie zdecydowanie nie lubią, tylko wyrazem oceny,
że nie trzeba się już tak bardzo liczyć z Izraelem, bo ewidentnie Izrael nie jest tak potężny, jak kiedyś był. Na początku pan porównał tę sytuację w naszej rozmowie, ale też to porównanie pojawia się w tekście opublikowanym w Kulturze Liberalnej, że nie było takiej sytuacji od wojny Jom Kippur. Ale wydaje mi się, że ta zasadnicza różnica teraz jest taka, że mimo wszystko Izrael nie walczy o swoje istnienie, tak? To znaczy właśnie jest to zupełnie inna skala zagrożenia, pomimo tego, że oczywiście bilans ofiar jest jak najbardziej tragiczny. I tego nie do końca jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, mówił pan o tym, kto traci na tych wszystkich wydarzeniach, ale kto zyskuje? To znaczy, ja nie widzę tutaj wygranych. Zyskuje jednoznacznie Iran. Zyskują przywódcy Hamasu, którzy teraz chronią się w Gazie za porwanymi w Izraelu żywymi tarczami. Przegrywają wszyscy inni, ale dla Hamasu i dla Teheranu to nie jest to zły bilans. Różnica między wojną Jom Kippur a obecną akcją Hamasu jest po pierwsze taka, jak pan sam słusznie wskazał, że w pierwszym wypadku istniało egzystencjalne zagrożenie, znaczy gdyby armia egipska i syryjska przedarły się w głąb terytorium Izraela, oznaczałoby to kres państwa. Natomiast dzisiaj państwo izraelskie pokazało, że nie jest w stanie obronić swoich obywateli, cywilnych obywateli na ich własnym terytorium. Tego doświadczenia Izraelczycy od wojny o niepodległość nie mieli. Szczególnie, że Netanyahu miał przecież ten przydomek. Wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy, że możliwe było, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście wzięcie się za łby w kraju, czyli jakby pogrążenie się w konfliktach wewnętrznych, co pokazała próba reformy sądownictwa Netanyahu, bo na zewnątrz był spokój. To znaczy byliśmy bezpieczni od wrogów zewnętrznych, więc możemy się kłócić między sobą. I ten przydomek właśnie Netanyahu, czyli to Mr. Security, no rozumiem, już w ogóle jest nieaktualny. No. No jest nie tylko nieaktualny, ale zamienił się w swoje przeciwieństwo. Armia izraelska na Synaju i na Golanie stała tam po to, żeby Izrael mógł być bezpieczny, żeby ludzie bezpiecznie mogli chodzić po ulicach. Dzisiaj armia izraelska na Synaju już nie stoi na Golanie, owszem, ale Izraelczycy, jak się okazało, nie mogą czuć się bezpieczni w swoich domach. I tego rząd im nie zapewni, a tego Izraelczycy spodziewali się po swoim rządzie, tak jak mieszkańcy każdego innego kraju. I to niewątpliwie zapoczątkuje ogromny kryzys zaufania. Jest rzeczą zdumiewającą, że Netanyahu nie zapowiedział, że wycofuje się z zamachu na sądownictwo, czy choćby cały ten projekt zawiesza, przynajmniej do zakończenia wojny. To mogłoby mu dać jakąś minimalną bazę po drugiej stronie tego głębokiego podziału politycznego w Izraelu. To, że nie zdobył się na to, pokazuje, jak małej klasy stał się politykiem. Wspomniał jeszcze w końcówce tego tekstu, że możliwe, że jest najgorsze, że możliwe, że najgorsze jest jeszcze przed nami. Przepraszam. Co to znaczy? No, to znaczy, że ciągle nie wiemy, dlaczego Hamas zdecydował się na ten atak, wiedząc przecież, że Izraela nie pokona i że reakcja Izraela będzie miażdżąca. To było właśnie to, czego ja nie rozumiałem. To znaczy, dlaczego to doszło w ogóle do tego ataku, skoro on był skazany na porażkę, tak? No, nie możemy popełniać tego błędu, który popełnili Izraelczycy 50 lat temu, kiedy oceniali zupełnie racjonalnie, że ani Egipt, ani Syria, ani Egipt z Syrią i Jordanią do spółki nie są w stanie pokonać Izraela, wobec tego nie uderzą. Tymczasem prezydent Sadat kalkulował zupełnie inaczej. On wiedział, że początkowe zwycięstwo nad Izraelczykami da mu status egipskiego przywódcy, który pokonał Żydów, niezależnie od tego, jak dalej potoczy się kampania. I mając ten status, będzie miał podstawy, żeby z pozycji zwycięzcy zaproponować Izraelowi pokój, co też uczynił. Hamas nie zamierza Izraelowi proponować pokoju, rzecz jasna. Natomiast Hamas mógł liczyć na to, że dojdzie do spontanicznego zrywu
Palestyńczyków, choćby w Dżeninie, gdzie działają nowe struktury palestyńskiego zbrojnego oporu, których nie kontroluje autonomia palestyńska, natomiast które są związane z Hamasem. I przede wszystkim mógł liczyć na Hezbollah na północy, tym bardziej, że Hezbollah też jest irańskim sojusznikiem. Doszło wprawdzie do wymiany ognia między siłami izraelskimi a siłami Hezbollahu, ale na niewielką skalę. Jedna z hipotez mówi, że celem nieustającego ostrzału rakietowego terytorium Izraela na Tel Awiw i Jerozolimę wystrzelono z Gazy 3,5 tysiąca rakiet, było zużycie izraelskich zapasów antyrakiet, którymi dysponuje system Żelazna Kopuła, a tym samym sprawienie, że Izrael stałby się bezbronny wobec ewentualnego ataku rakietowego Hezbollahu, który dysponuje 150 tysiącami pocisków. Póki co ten scenariusz się nie realizuje, ale jest takie poczucie, że przy całym koszmarze tej sytuacji, no czekamy ciągle, aż spadnie drugi but, tak? Że tutaj jeszcze napastnicy nie okazali wszystkich swoich kart i jako, że zainwestowali w ten napad tak wiele, to można się spodziewać, że ich oczekiwania były także większe. No właśnie, tutaj odpowiadając również na komentarz jednego z naszych widzów czy widzek, co to znaczy, że atak był skazany na porażkę, zwłaszcza kiedy sam powiedziałeś, że nie wiesz, jaki był jego cel. Niezależnie od tego, jaki był jego cel, to znaczy na 90%, ponad 90% rozumiem, tych wszystkich terytoriów zostało już odbitych i to w dosyć wczesnych godzinach dzisiaj. I też wydaje mi się, że odwet Izraela może doprowadzić w ogóle do załamania struktur Hamasu. Dlatego nie wiem, czy tutaj po prostu jaki jest sens. No na tym wygrywa głównie Iran, a nie Hamas i jego przywódcy. No ale Hamas nie istniałby bez Iranu. Hamas jest od Iranu uzależniony, jeśli chodzi o wsparcie finansowe i militarne. Więc jeżeli decyzja zapadła w Teheranie, jeżeli chodziło o to, by uniemożliwić zbliżenie izraelsko-saudyjskie, to ten cel już został osiągnięty. I jeżeli tak rozumować, to istnieją ramy poznawcze, w których ten atak ma sens. Ale dość trudno mi sobie wyobrazić, żeby i przywódcy, i szeregowi bojownicy Hamasu, którzy mają przecież w Gazie swoje rodziny, tak łatwo dysponowali ich życiem tylko po to, żeby zadowolić cele polityczne Teheranu. I dlatego obawiam się, że być może tu się rozgrywa jakiś scenariusz, którego jeszcze nie widzimy wyraźnie. Jeszcze pytanie jest jedno, to znaczy o jakieś rosyjskie wątki w tym ataku. To znaczy, nie wiem, na ile to były kwestie jakieś teorie spiskowe, czy nam po prostu zawsze Rosja przychodzi do głowy, jeśli coś złego się dzieje, ale rozumiem, że istnieją jakieś podstawy do tego typu domyślań. Bezpośrednio wydaje mi się, że nie, chociaż Rosja od zawsze utrzymuje dobre stosunki z Hamasem, ale pośrednio Rosja na tej sytuacji wygrywa z bardzo prostego powodu. Izrael będzie potrzebował dostaw amerykańskiej broni, przede wszystkim amunicji artyleryjskiej kalibru 155, rakiet Patriot i tak dalej, czyli dokładnie tego samego uzbrojenia, które potrzebuje Ukraina. Stany Zjednoczone nie mają aż takich zapasów, żeby móc zaopatrywać dwie wojny równocześnie, a więc każdy pocisk, który zostanie dostarczony do Izraela, nie będzie użyty przez Ukraińców, żeby odeprzeć rosyjską inwazję. Mimo tego, że stosunki między Izraelem a Ukrainą są dość napięte, Ukraina oczekuje dużo większego wsparcia niż Izrael jest skłonny jej udzielić, to prezydent Zełenski oświadczył jednoznacznie, że Ukraina w pełni solidaryzuje się z Izraelem. Ale nie wiadomo, na ile tej solidarności starczy, jeżeli się okaże, że praktyczne interesy obu tych krajów są rozbieżne. Po prostu Amerykanie nie mają tyle amunicji, żeby wyposażyć i Ukrainę, i Izrael, i nie naruszyć własnych rezerw strategicznych.
Rzeczywiście, wydaje mi się też, tutaj trafnie wskazuje nasz widz, że tam były trzy delegacje Hamasu w Moskwie. Natomiast jeśli ten rosyjski wątek by się potwierdził jakkolwiek, a nie tylko na tej podstawie, że Rosja pośrednio korzysta na tej sytuacji, no to wtedy to wsparcie polityczne i militarne dla Izraela, dla Ukrainy, no powinno w tym momencie być zupełnie odblokowane, tak? No bo Rosja pośrednio doprowadziła do tej sytuacji. Jeżeli by to się okazało, to stosunki między Jerozolimą a Moskwą uległy pewnemu ochłodzeniu. Natomiast Rosja trzyma Izrael za gardło w Syrii. Lotnictwo izraelskie regularnie bombarduje irańskie cele w Syrii, pragnąc uniemożliwić śmiertelnemu wrogowi Izraela zakorzenienie się w kraju, który z Izraelem graniczy. Te operacje są możliwe tylko dlatego, że Rosja, która kontroluje syryjską przestrzeń powietrzną, do nich dopuszcza. To oczywiście odbija się na stosunkach między Teheranem a Moskwą, a Moskwie zależy na dobrych stosunkach z Teheranem jako dostawcą broni. Więc Izrael nie bardzo może ryzykować zerwanie z Moskwą, bo to by oznaczało, że skończą się izraelskie naroty w Syrii i tym samym, że irańskie zagrożenie przybierze konkretną postać militarną, już nie tylko polityczną. Drugim takim państwem, które wspiera Hamas, a mimo to Izrael utrzymuje z nim relatywnie dobre stosunki, jest Turcja. Turcja co prawda oświadczyła parę miesięcy temu, że poprosiła przedstawicielstwo Hamasu o opuszczenie kraju, ale oprócz tego, że Turcja powiedziała, że poprosiła, nic więcej w tej sprawie się nie wydarzyło. To są dość delikatne relacje, w których wszystkie strony starają się sprawdzić, jak daleko mogą się posunąć za daleko. W tym miejscu na dzisiaj zakończymy, bo pan Konstanty zresztą zaraz ma kolejną rozmowę. Natomiast my oczywiście tę sytuację będziemy monitorować w przyszłym tygodniu, także spodziewajcie się od nas kolejnych materiałów, zarówno tekstowych, jak i w formie wideo. No i tutaj pozostaje mi jeszcze raz polecić książkę Konstantego Geberta, której tytuł pozostaje nieustająco aktualny, mianowicie Pokój z widokiem na wojnę, historia Izraela. Znajdziecie komentarz, link do tej rozmowy w komentarzu, a także w opisie tego filmu. A na dziś bardzo wam dziękujemy i bardzo dziękujemy Konstantemu Gebertowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia i do usłyszenia.